Hej, siemano ludzie, z tej strony Sebastianik. Witam was serdecznie na moim kanale. Proszę państwa, czas rozegrać taki mecz towarzyski, sobie wymyśliłem. Neff England, zmienię się z Widzewem Łódź. Jeśli wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Proszę państwa, dlaczego wybrałem to spotkanie? Dlatego, że Henry Gravas poszedł właśnie do tego klubu USA, do MLS, do Neff England. Więc zobaczymy jak to wygląda ta drużyna, jak sobie gra. Oczywiście w piłkę, a Sports FC24. No nie wiem jak grają na żywo, bym musiał raz mecz obejrzeć i Henryka Gravasa. Fajnie by było. I jeszcze proszę państwa, co chciałem powiedzieć. Założyłem proszę państwa e-skarbonkę, oczywiście WOŚP. Jak chcecie mi pomóc i wpłacić, moi drodzy, to link w opisie na dole będzie w stronie i sobie wejdziecie w link e-skarbonkę WOŚP i możecie tam mi dorzucić, wpłacić. Oczywiście nie zmuszam, moi drodzy, jak chcecie mi pomóc, to proszę bardzo. Dobrze, moi drodzy, to teraz zrobimy sobie zmiany. Oczywiście, no, Gravasa już nie ma, powinien być po przeciwnej stronie. A nie już widzę, wie. Zagra sobie Szymański. Pawłowski sobie zagra. Stępińskiego nie ma, bo poszedł do ruchu. Tak. Dobrze, moi drodzy, no to takim składem sobie wyjdziemy na to spotkanie. A ten mecz będzie komentować to spotkanie, co ma Smokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Bilety na ten mecz wyprzedały się w okamgnieniu. Chyba wszyscy na trybunach szykują się dziś na ucztę. Wkrótce pierwszy gwizdek. Który zespół będzie górą? Dowiedzmy się wspólnie. Drodzy państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. A o właściwą atmosferę zadbają dla państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Podobnie jak państwo, liczymy, że będziemy świadkami niezapomnianego spotkania. W powietrzu daje się wyczuć, Jacku, napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie za... To może być gol! I co? I słupek! Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. Tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Czasem o wyniku decydują centymetry, czy wręcz milimetry. Tym razem zabrakło szczęścia. Ale wygląda na to, że chcą próbować do skutku. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Znalazł teraz sporo miejsca na skrzydle. Uwaga! Musi to trafić! Nie ma! Piłka w boisku! Gramy! Strata piłki. Doskok przeciwnej drużyny. Coraz bliżej do godnej sytuacji podbramkowej. Broni to! Niesamowita parada! Teraz sporo miejsca na skrzydle, chce to wykorzystać. Był tam dobrze kryty, dośrodkowanie, zatrzymuje się na pierwszym przeciwniku. Sędzia przerwała grę, będzie wolny. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać.
Obiecująco się to rozwijało, ale zabrakło mu boiska. Zacznie bramkarz. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Nie daje się teraz zatrzymać. Strzela teraz. Bardzo dobrze teraz to broni. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania, na razie jest remis 0 do 0, no więcej akcji tutaj miała drużyna gospodarzy, no dwie słupki dla Widzewa i dla Neff Eagland. No zobaczymy jak w drugiej połowie Widzew się postawi, miejmy nadzieję, że wygramy to spotkanie. Dobrze moi drodzy, to widzimy się po meczu tego spotkania. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Gra wstrzymana, out po tym wejściu przeciwnika. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Obgwizdany faul za to zagranie. Będziemy mieli rzut wolny. Rozsądnie budują akcję, próbują sforsować obronę. Co teraz? Słyszy presję trybun. Co teraz? No nareszcie! Cisnęli, doczekali się. Ta bramka długo wisiała w powietrzu, ale wciąż byli nieskuteczni. Wreszcie mają to, na co zasłużyli. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Stracili teraz piłkę. Nie daje się łatwo przepchnąć. Znakomite, długie podanie. I zaczynamy zza linii bocznej. That's Andrew Vance. Please come to gate one. Your wife is waiting for you. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać. Time teraz remis. I mamy wyrównanie. Ten mecz coraz bardziej nam się podoba. Chyba nikt się nie spodziewał takiego obrotu spraw. Wydawało się, że to przeciwna drużyna jest bliższa strzelenia gola, a tymczasem wystarczyła jedna akcja, by te przewidywania wzięły w łeb. Wyrównali więc stan spotkania 1-1. Kessler. Gospodarze mają monopol na posiadanie piłki. Na pewno jednak oczekujemy po nich więcej. Drużyna tej klasy powinna wiedzieć, co zrobić z piłką. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Im pozwala na sporo. Jeszcze tylko muszą to wykorzystać. Na dobrą sprawę powinni już prowadzić. Uwaga, będzie okazja! No i błyskawicznie kolejny raz trafiają do siatki. Drużyna przeciwna wydaje się rozbita. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Pewne wykończenie, nie waha się ani chwili.
Czasem nie ma sensu kombinować. Mocny strzał nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Odważnie i skutecznie. Brawo! I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Strata. A dobrze się ta kontra zapowiadała. To już jest chyba ich ostatnia akcja. Jeszcze chcą... Co zrobi sędzia? Za takie przerwanie obiecującej akcji często są kartki. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Bezdyskusyjnie ma rację. Uwaga, uderza z dystansu. Zablokował ten strzał, ale wciąż musi być czujny. I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania! Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Czyli znowu mamy remis. Prawdziwy roller coaster fundują nam zawodnicy obu ekip. Ma to Milosz. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Spóźnione podanie o ułamek sekundy. Offside. Stracona piłka. Nie ma co czekać. Jeśli chcą to wygrać, to muszą tu coś jeszcze strzelić. Może teraz. Pani sędzia gwiżdże po raz ostatni. Po 90 minutach mamy wynik remisowy. Proszę Państwa, no koniec meczu. Remisujemy 2-2. No i tak. Dla zabawy zagramy sobie serię rzutów karnych, to powiem wam, że było blisko do wygrania. No i znowu wpadł słupek dany w England, a rzutu wolnego, dobrze, bramka nie wpadła, bo byśmy już przegrali. Dobrze, to wygrajmy te rzuty karne, tylko widzę, widzimy się po rzutach karnych. Duża odpowiedzialność, bo pierwsza jedenastka ustawia często całą serię. Jest bramka, pewnie zamienia karnego na gola. Nie pomylił się. Tak, piłka ląduje w siatce. Nieważne w jaki sposób, ważne, że skutecznie. Strzelił, pewnie i celnie. Doskonale wiedział, co należy robić. Gol, prosto w okienko. Znakomity strzał z 11 metra. I broni ten strzał, co za parada. Widocznie lepiej wytrzymuje tę próbę nerwów. Jest! Bramka! Wykorzystał szansę. Wytrzymał presję, która zawsze spoczywa... Tak jest! Gol! Nie zawiódł. Podszedł do piłki, jakby to była formalność. Gol, proszę Państwa! Bramkarz pokonany. Bardzo pewnie wykonał ten rzut karny. Być albo nie być. Dźwiga teraz na barkach ogromny ciężar. Brawo za pomysł! Strzał w środek bramki, gdzie nie było już bramkarza. Bo ten rzucił się w kierunku słupka. Wszystkie oczy zwrócone na niego. Za chwilę może dać im zwycięstwo. Tak jest! Mamy rozstrzygnięcie, proszę Państwa! To trafienie rozstrzyga nam mecz. Ten ostatni karny, opanowanie i spokój, mimo presji, mimo odpowiedzialności. Klasa!
Bramka! Nie! Świetna parada! Widać, że zna się na swojej robocie. No i proszę Państwa, pięknie wygrywamy te rzuty karne z New England 5-4. No i Madrondić to jest w ogóle bohaterem całego meczu, strzelił dwie bramki, jeszcze na dodatek rzut karny, więc no pięknie się udało, moi drodzy. Mecz był bardzo ciekawy. Dobrze, moi drodzy, to na tyle w tym odcinku. Ja przynajmniej moje oczywiście kolejne odcinki. No i trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć!